Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy paschę wielkanocną. W garnku gotuję 2 litry mleka. Mam 4 jajka, szklankę cukru i szklankę kwaśnej śmietany. Mleko zagotuję i jajka ubiję na sztywną masę z cukrem. I dolejemy do gotującego się mleka. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewamy kwaśną śmietanę i wszystko razem ubijamy. I wlejemy masę jajeczną na gotujące się mleko. Będziemy podgrzewać, aż się wytrąci ser. Na małym ogniu podgrzewamy do całkowitego wytrącenia się sera. Ser zbierzemy na siteczko, ostudzimy, będziemy ucierać z masłem, dodamy owoce kandyzowane, żółtka, przepraszam, rodzynki przelałam wrzącą wodą. Podgrzewamy do wytrącenia się sera. Pamiętamy o mieszaniu. Mleko z jajkami już podgrzałam. Ja może pokażę, jak wygląda serek. Tak wygląda. Podgrzewałam do całkowitego wytrącenia i teraz należy to ostudzić. Studzimy, dajemy na siteczko, a później będziemy ucierać. I będziemy robić paschę. Tak to wygląda w dużym garku. Ser się wytrącił. I będziemy, należy to ostudzić. Tak wygląda ser do paschy. Jest on ostudzony, a tutaj mam pół kostki masła i będziemy ucierać masło, dodając po łyżce sera. Będziemy ucierać na puszystą masę. Masę serową już mam utartą. I teraz dodaję rodzynki, 10 deko rodzynek, przelałam wrzącą wodą i dałam na siteczko, odsączyłam. I 15 deko owoców kandyzowanych i należy to dokładnie pomieszać. Wyłożymy do miski, a miskę mam wyłożoną gazą. I damy do lodówki na 4 godziny. I będziemy mieli paschę wielkanocną. Wyrównujemy i dajemy, przykrywamy i dajemy do lodówki na 4 godziny na całą noc. Tak wygląda przygotowana pascha wielkanocna. Przykrywamy i wędruje do lodówki. I tak wygląda nasza pascha. Należy ją teraz odwrócić. Ojej. Odwracamy. Dekorujemy. Ojej, tutaj mi troszeczkę. Dekorujemy według uznania. Ja tutaj mam skórkę pomarańczową i tak sobie
zrobię dookoła skórką. Mam też migdały. Udekoruję skórką i migdałami. To już dowolność. Jak tam sobie zrobimy, tak będziemy mieli. A na wierzch dam migdały. I tak oto wygląda Pascha Wielkanocna. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Pascha Wielkanocna.